Obaj dali z siebie wszystko i walczyli do końca. Ciekawe tylko, czy sędziowie będą punktować za Adamkiem, który był bardziej aktywny i uderzał więcej ciosów, czy za Brixem, który ciosów zadał mniej, no ale mocniejszy. Uzbrojmy się w cierpliwość. Już sędziowie sprawdzają karty punktowe. Don King oczywiście już w ringu, już robi przedstawienie z biało-czerwoną i australijską flagą. Briggs podnosi do góry ręce na znak zwycięstwa. Adamek bardziej opanowany. Zdenerwowanie w polskim narożniku. Co powiedzą sędziowie? Gratulacje od Dona Kinga dla Tomka Adamka. Tomek Adamek podkreślał, że King dał mu wielką szansę. Pierwszy pojedynek w Ameryce i od razu pojedynek o Mistrzostwo Świata. To jest w dużej mierze zasługa Dona Kinga. To zasługa promotora Ziggy'ego Rozalskiego, który przekonał Kinga, że warto w Adamka inwestować. No i na pewno King nie jest rozczarowany. Adamek go nie zawiódł, niezależnie od tego, czy wygrał ten pojedynek, czy przegrał. Poczekajmy. Trudno mi prorokować. Może być w obie strony. Bardzo wyrównana walka. Jest to 13 dla Adamka. Remis, drugi sędzia. Tomasz Adamek. Jednak olbrzymia radość w narożniku Tomasa Adamka. Są na trybunach. Proszę Państwa, stosunkiem głosów 2-2. Zwycięża Tomasz Adamek. Wspaniałe rozpoczęcie wieczoru w United Centers. Proszę Państwa, mamy mistrza świata pierwszego i mamy nadzieję, że nie ostatniego tego wieczoru polskiego mistrza świata. Paul Briggs rozczarowany, smutny, był przekonany, że wygra, dał siebie wszystko, musimy go pochwalić. To jest wielki wojownik, ale jeszcze większym wojownikiem okazał się Tomasz Adamek. Zwyciężył, płacze Tomek, płacze jego żona, która tutaj przyjechała. Jest również żona Paula Briggsa, Tasza, no ona jest rozczarowana. Dzisiaj młodsze dziecko Briggsa obchodziło drugie urodziny. Briggs mówił, że chce dać dziecku wspaniały prezent, przywieźć mistrzowski pas. Nie przywiezie mu go, zabrał mu ten pas Tomasz Adamek. No ale za to my z nam tego zrobił wspaniały prezent Tomek. Tak. Słyszą Państwo tę owację dla Tomasza Adamka. Posłuchajcie Państwo. Szał na trybunach, tak jak Darek Michalczewski, Tomek Adamek wchodzi na linii, pozdrawia publiczność, przeżegnał się, tak jak mówił, wierzy w Boga i w swój lewy sierpowy, no i nie zawiodły go. Proszę Państwa, mamy mistrza świata, Tomasz Adamek, mistrzem świata w WBC wadze półciężkiej. Oddajemy głos do studia, nacieszcie się Państwo z nami.